jednak wiedzieć o nas, co my robimy i jakie mamy problemy, jakie rozwiązujemy sprawy. Przecież tutaj nie ma nic do ukrycia. Adam Frąckowiak, radny opozycyjnego klubu Prawo i Samorządność, od roku walczy o pokazywanie w lokalnej telewizji obrad Nowotomyskiej Rady Miasta. Na razie nic z tego nie wychodzi. Burmistrz Henryk Helwing od samego początku deklaruje, że nie ma nic przeciwko, ale nie wszystko od niego zależy. Ja jestem wykonawcą uchwał Rady Miejskiej, postanowień Rady Miejskiej. I tyle, i tylko tyle. W tej sprawie bój toczy się między radnymi. W związku z tym ja jestem jakby oczekującym. Nie żadnym oczekującym, a rozgrywającym jest w Miejskiej Radzie burmistrz Helwing. Tak przynajmniej twierdzi jeden z rajców, który oficjalnie wypowiadać się nie chce. Nowym Tomyślem rządzi koalicja, w której pierwsze skrzypce gra właśnie burmistrz. Jedno jego słowo wystarczyłoby, by zgodę na pokazywanie naszych obrad udało się uzyskać, uważa jeden z opozycyjnych radnych. Przecenia moje możliwości. Ja znam swoje miejsce w szyku. Stronnicy burmistrza uważają, że pokazywanie w telewizji obrad rady nie ma sensu. Dlaczego? Bo to gra polityczna, bo ludzi to nie interesuje, bo opozycja nie zawsze bywa opozycją odpowiedzialną. Radny Adam Frąckowiak zaprzecza. Ponieważ nie ma nic takiego, ponieważ są tylko konkrety, o które zapytujemy. Ostatnio chociażby daliśmy wotum zaufaniu panu burmistrzowi wszyscy i po prostu możemy na tym jakby się opierać. Ale są problemy, o których trzeba porozmawiać. Warto też porozmawiać o tym, że za nagrywanie sesji płaciłby urząd gminy, zwraca uwagę przewodniczący rady Piotr Szymkowiak. Musimy za te nagrywania zapłacić. Czy nie lepiej te pieniądze wydać w inny sposób? Będą nowe wybory. Traktować to jako kampanię już przedwyborczą? Operator nowotomyskiej kablówki mówi, że na nawet darmową emisję się zgadza. Ale najpierw musi być na to zgoda rady. A co na to mieszkańcy Nowego Tomyśla? Czy byłby pan zainteresowany oglądaniem w telewizji obrad Rady Miasta? Oglądałbym. Chyba nie, raczej nie. Wolę się na spacer przejść dotlenić niż siedzieć przed telewizorem. Społeczeństwo powinno tym się interesować. No bo tak, no nic nie wiemy, czy oni coś działają, czy nie działają. No właśnie, na razie zatem pozostaje cóż, pilnie śledzić informacje, wszelkie wieści z Nowego Tomyśla, no i z całej zresztą Wielkopolski, słuchając radia. Panie drogi, zepsuł mi się ten... Panie przewodniczący, szanowna rado, chciałem wrócić właśnie do tematu wcześniejszego, gdzie pan burmistrz, no nieobecny w tej chwili pan Helwing, rozmawialiśmy na temat podatku. Pięknie tak powiedział w ten sposób, że te sprawy trzeba tłumaczyć społeczeństwu, dlaczego są podwyżki takie, a nie inne. Proszę Państwa, dzisiaj, jak widzimy, zapadła decyzja na temat retransmisji. Nie wiem, w jaki sposób pan burmistrz to wyobraża, czy my mamy chodzić po domach, czy robić jakieś zebrania. Tutaj na przykład dzisiaj była taka możliwość ukazania tej całej dyskusji, jakby to powiedzieć, legalnie, ogólnie w telewizji kablowej. No niestety zostaliśmy jakby przegłosowani. Ja uważam, że jest to duża strata, ponieważ w tym zakresie gmina nie ponosi żadnych kosztów, nawet złotówki, o której bardzo mało ludzi może wie na ten temat. Ja chciałbym jeszcze tutaj zaznaczyć, że ogólnie, aby podtrzymać pewien poziom życia, jest w Nowotomyślu kino, które kosztuje gminę 40 tysięcy. A my tutaj sprawozdania z sesji, które byłyby darmowe, bo przecież pan prezes spółdzielni mieszkaniowej wyraził zgodę, ale powiedział, że pod warunkiem musi się rada zgodzić. Więc teraz nie wiem, jak to brać. Pan burmistrz jest za i chciałby, żeby po prostu było to ta informacja ze społeczeństwem, społeczeństwu przekazywana, podana przez radnych, a tu się okazuje, że no niestety radni są przeciwko temu. Ja tu może Państwu tak zacytuję, 6 października tego roku w tygodniku Dzień Nowotomysko-Grodziski ukazał się artykuł redaktor Malwiny Korzeniewskiej pod tytułem Europa zobowiązuje. I tutaj zacytuję słowa. Europa zobowiązuje do pewnych zachowań. Europejczyk musi być tolerancyjny, nie czyniąc różnic, nie może uważać, że pewne sprawy są już zamknięte, bo właśnie otwartość daje możliwość do działania.
Te słowa zostały wypowiedziane w opalenickim gimnazjum przez senatora Mieczysława Augustyna. Proszę Państwa, czy to nie mówi coś Wam, szanowni radni? Przecież my, nie dając możliwości dyskusji, ruszania różnych tematów, cofamy się. Tak jak tu przed chwilą w rozmowie z jednym radnym, my się cofamy do, jakby to powiedzieć, wilkowyje. Po prostu możemy sobie pobyć, pogadać i jak społeczeństwo nas odbiera. I tu po prostu chodzi o to, że nie skorzystaliście Państwo z tych naszych propozycji. No a pan burmistrz oczywiście nie może odpowiedzieć w tej chwili, ale po prostu też wychodzi z tego, że jest za. Ale od was teraz zależy. Ja nie wiem, czy powtórzymy to, co będziemy robić dalej, a to termin, czas pokaże. Dziękuję uprzejmie. Wolne głosy, wnioski, radna Rady. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie radny Frąckowiak, jest mi bardzo przykro, że najwięcej czasu na sesji od prawie roku zajmuje sprawa telewizji kablowej. My, zamęzając się zadaniami i nawzajem się wspierać przy realizacji konkretnych zadań, dyskutujemy ciągle, chociaż już raz była podjęta decyzja. Dlaczego była dzisiaj taka decyzja? Ponieważ już raz było głosowanie. Nie wyrażamy zgody, a jeżeli Państwo chcecie, to proszę bardzo. Ale jako radni podjęliśmy raz decyzję i nie będziemy wracać do niej po raz któryś. My mamy podejmować decyzję, a powiem Panu, że chodzi o sensację tylko po to, żeby pokazać, jak to radni dyskutują. Ludzie już mają dosyć słuchania tego, co się dzieje na górze. Już nie chcą nawet włączać telewizji, a teraz jeszcze Państwo będziecie wzbudzać sensację, pokazując, jak to kłócicie się, czy dyskutujecie z burmistrzem. Bo taką odpowiedź słyszałam. Nie chcemy sobie robić kampanii wyborczej, bo o to chodzi, przed wyborami, żeby puszczać to na telewizji kablowej, żeby pokazać, jak to w krawatach panowie prezentują się przed wyborami i pokazują społeczeństwu, co czynią. Naprawdę uważam, że ten temat należy definitywnie zamknąć na sesji, a zająć się konkretnie zadaniami, które są bardzo potrzebne gminie, a nie co sesję poruszania tematu, bo to jest temat najdłuższy tutaj na każdej z tych sesji. Jesteśmy obrażani, czujemy się naprawdę źle z tym. Przykro mi bardzo, bardzo lubię Pana, Panie Adamie, ale naprawdę już tego słuchać nie mogę. Dziękuję bardzo. Ponieważ potoczyło się, jak wszystko potoczyło, wiemy o tym, wobec tego wróciliśmy do nagrywania i nadal popychamy to z własnych kosztów. Chodziło o to, żeby móc retransmitować to w spółdzielni mieszkaniowej, bo warunek był postawiony, jak rada wyrazi zgodę. Wobec tego my nagrywamy, płacimy i nie ma problemu, jeżeli gminę nie stać parę tysięcy złotych w budżecie 60-paromilionowym, to my będziemy z własnych kosztów jakby pokrywać to nagrywanie. I taka wygląda. Wszystko to, co Pan powiedział, jest prawdą, tylko nigdy nie było mówione, że będziecie płacili za to. A ja mam dla Was rozwiązanie, o którym nie wiecie. Ten pan, który to nagrywa, musi mieć koncesję dziennikarza. Jeżeli będzie dziennikarzem, może bez mojej zgody rady, odtwarzać sobie. I tylko jest taka sprawa. Robicie zamieszanie i tutaj popieram Panią Basię w całości. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Nasza gmina chyba liczy, jeśli dobrze pamiętam, 24-25 tysięcy, a kablówka posiada tylko 7 chyba tysięcy. Natomiast ta informacja chyba tylko, jeżeli chodzi o tą informację przekazywania tego wszystkiego, to tylko otrzyma jakaś część naszych mieszkańców, a reszta? Jeżeli zapewnicie nam, że wszyscy obywatele naszego tutaj miasta czy gminy tą informację dostaną w kablówce, to my na pewno się zgodzimy. Dziękuję Panie. Koniec, który prezes spółdzielni jeszcze i na tej wypowiedzi kończymy, ponieważ sprawy nie... Dobrze, jeszcze Panie Pani się zgłoszy, dobrze.
Chodzi o to, nie przekonamy siebie nawzajem. To, co ja powiedziałem, jest rada, liczy 21 osób. O dzisiejszym wystąpieniu i próbie wprowadzenia punktu nikt z nas nie wiedział. Nikt z nas się nie mógł waszymi słowami niczego utaić, zataić, niczego się nie bać. Nie zdążył nikt niczego ustalić. Każdy zagłosował osobno. I po prostu, jeżeli, ja to mówiłem, nie znajdziecie do tej grupy, którą prezentujecie, jeszcze trzech osób, która będzie stanowiła większość, to tak będzie. I tutaj się przechylam to, co powiedziała pani Barbara. Nie ma sensu wracać do tego tematu, jeżeli nie będzie klimatu, jeżeli nie będzie tych osób, które zagłosują. Tak jest uprawa większości. Ja na to nic nie poradzę. Mamy demokrację. Mamy demokrację. Proszę jeszcze teraz Michał Dziewiątkowski-Lito i później pan prezes i kończymy dyskusję. Ja na temat tej demokracji też chciałbym wyrazić swój pogląd na ten temat. Otóż no, argument, że to nie dotrze do wszystkich mieszkańców gminy, no, uważam za mało zasadny, dlatego że no, żadna albo prawie żadna sprawa, którą załatwiamy w gminie, czy to będzie inwestycja, czy też inne przedsięwzięcie, nie jest skierowana do wszystkich mieszkańców gminy. Ja na przykład nie jestem przeciwny, żebyśmy tam przeznaczyli środki na budowę placu pukowców czy Ochotniczej Straży Pożarnej. Proszę bardzo, to jest potrzebne jak najbardziej i ja uważam również, że informacja również jest potrzebna. Ja się dziwię tym radnym, którzy są mieszkańcami osiedla, że oni są przeciw. No, uważam, że te 7,5 tysiąca mieszkańców zasługuje na to, żeby otrzymać taką informację, nawet jeżeli by to reszta gminy nie otrzymała. Ja chciałbym tutaj właśnie nawiązać do tego pytania, które pan radny Pinko zadał. Ilu radnych uczestniczy w zajęciach sportowych i ile to kosztuje gminy? Mniej więcej tam kilku, pięciu, może sześciu radnych, nie wiem, no, nie orientuję się, ponieważ nie uczestniczę sam, ale wiem, że więcej nie. I dla nich są przeznaczone te pieniądze. Ja nie mam pretensji, dlatego że to trzeba popierać, popieram sport i tak dalej. Nie mam zastrzeżeń do tego. Natomiast dla 7,5 tysiąca mieszkańców my nie możemy takiego czegoś zrealizować, to jest dziwne. A w ogóle to uważam, że nie ma co się upierać, dlatego że mamy XXI wiek. I jest postęp. I tak samo jak było z tym moim projektem, mam nadzieję, że usłyszę jakąś satysfakcję, że będzie on zrealizowany po dwóch latach w sprawie wypłaty naszych diet na konto, a nie w kolejce. No, że wreszcie to będzie od przyszłego roku podobno zrealizowane. Mam nadzieję, że usłyszę, że to jest realizacja tego wniosku sprzed dwóch lat, który nie został zrealizowany. Tak samo jest tutaj. No jest taka sytuacja, że mamy postęp i my przed tym nie uciekniemy. I nie ma co się tutaj z tym ociągnąć. Naprawdę. Im wcześniej to załatwimy, tym będzie lepiej. Dziękuję. Pierwsza interpelacja została złożona na moje ręce od pana Michała Dziewiątkowskiego-Pinto, radny Rady Miejskiej Rentowiczu, członek klubu radnej Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej. Interpelacja. W związku z trwającą wiele miesięcy batalią radnych opozycji o nagrywanie i retransmisję sesji Rady Miejskiej na Toreślu w telewizji kablowej, spółdzielni mieszkaniowej i zdecydowanym sprzeciwem radnych koalicji, co spowodowało znaczną polaryzację stanowisk i upolitycznienie sprawy, zwracam się z apelem do pana burmistrza, magistra Henryka Hejwinga, o zajęcie jednoznacznego stanowiska w tej kwestii. Brak wypowiedzi na ten temat pozwala przypuszczać, być może niesłusznie, że ta część Rady, która jest przeciwna nagrywaniu retransmisjom, reprezentuje opinię pana burmistrza. Z audycji radiowej sprzed miesiąca wynika, że pan burmistrz jest za, a nawet przeciw wykorzystywaniu środków masowego przekazu do informowania społeczeństwa naszej gminy. Nawet jeśli to jest tylko albo aż 1/3 jej mieszkańców. A moich i pana burmistrza wyborców, którym jesteśmy winni pełną transparentność. A zatem niech słowa pana burmistrza będą tak, tak, nie, nie i dlaczego? Znając zdolność koncyliacyjną pana burmistrza, wpłynie to na uzdrowienie atmosfery i pozwoli w spokoju rozwiązywać trudne zadania stojące przed radą w służbie tym, którzy pana burmistrza i radnych obdarzyli mandatem zaufania. Włączę wraz z szacunku, podpis, interpelację, jak i ewentualną odpowiedź. Proszę o odczytanie na sesji. Druga sprawa dotycząca kwestii, która podzieliła
radę i wprowadziła tyle złej krwi. Tak, tak mówię, bo tak to odczuwam. I tak odczuwa to wielu, którzy obserwują to zagadnienie. Wydaje mi się, że wcześniej na jednej z sesji swój punkt widzenia w tej sprawie jednoznacznie wyartykułowałem. Być może pana radnego Michała Dzielautowskiego nie było na sali w tym momencie i tej informacji nie posiadł. Powtórzę więc, że każdy, kto choć trochę mnie zna, nie powinien mieć wątpliwości, że jestem za transparentnością działań samorządowych, która może mieć jednak różne formy. Jedną z form jest na przykład umożliwienie społeczności udziału w obradach m.in. sesji Rady Miejskiej. Szkoda, że to jest tak słabo wykorzystywane, mimo iż informacje o sesji są publikowane. Sądzę więc, że inicjatywa, aby obrady mogły być publikowane w telewizji kablowej, jest wyjściem naprzeciw nieobecnym na sesji członkom naszej społeczności i w ten sposób ich doinformować. Wprowadzając kamerę na sesję, uczyniono to moim zdaniem jednak poprzez zaskoczenie, które właśnie to zaskoczenie spowodowało konsekwencje, których zapewne ani inicjator, jak go znam, pana Adama, się nie spodziewał, ani też ich nie chciał, nie zakładał. Zakładał w dobrej woli, że będzie transparentność. Tymczasem wymknęło się to spod kontroli i spowodowało następstwa, których pewnie, powtórzę raz jeszcze, nikt nie chciał. W długiej rozmowie z panem Adamem Frąckowiakiem, przed kilkoma miesiącami już odbytej, czyli z inicjatorem przedsięwzięcia, starałem się przekonać, że potrzebna jest jak powietrze, rzeczowa, być może wydłużona w czasie rozmowa, ale jednak rozmowa, która prowadziłaby do kompromisowego rozwiązania. Moim zdaniem rozmowa odbywać się winna w gronie radnych, gdyż tego gremium kwestia dotyczy. Sesja Rady to przecież organ skupiający radnych. Rozmowa została rozpoczęta, ale chyba zabrakło cierpliwości i dobrej woli, gdyż nagle ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, bo ostrzegałem przed tym, zamiast dalszej rozmowy powrócono do formuły, która się nie sprawdziła i która cały zamęt spowodowała, stosując zamiast siły argumentu próbę siły nacisku. Sugeruję powrót do stołu. Może być okrągły, nadal w nogu na piętrze stoi. Ponieważ dotyczy to rozwiązań będących po stronie Rady Miejskiej, w tym gremium według mnie to się powinno odbywać. Organ wykonawczy, czyli burmistrz ze swoją jednostką pomocniczą, Urzędem Miejskim, podejmie natomiast działania takie, do jakich zobowiąże go Rada Miejska. I jeszcze jedna uwaga. Z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę stwierdzić, że nie ma wśród radnych Rady Miejskiej, a znamy się wszyscy nie od dziś, radnych Rady Miejskiej Nowego Tomyśla, radnych przeciwnych transparentności obrad Rady. Zaś różnica zdań, która w tej kwestii podzieliła Radę, dotyczy moim zdaniem tylko i wyłącznie sposobu dojścia do celu, samej formy transparentności. Nie poprzez wymuszanie zaskoczenia, a na zasadach wcześniej uzgodnionych, nawet jeśli ich wypracowanie będzie bardzo trudne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest to odpowiedź dla pana Adama Frąckowiaka, radnego Rady Miejskiej na Tomyślu, za moim pośrednictwem. Dotyczy ona odpowiedzi na zagadnienie postawione
Aha, pan mecenas radca prawny Konrad Koźmicki w Urzędzie Miejskim na Toruniu. Odpowiedzi na zadanie, nie postawione mi pytanie przez pana radnego Adama Wrocławiaka podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Nowym Toruniu w dniu 30 października 2009, które brzmiało: czy ustawa zabrania nagrywania obrad, sesji i rozdawania kaset z nagraniami przebiegu sesji? Na postawione mi pytanie odpowiada. Zgodnie z artykułem 61 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, publikacja Dziennik Ustaw z 1997 roku, nr 78, pozycja 483 z późniejszymi zmianami. Zawsze zapominam założyć. Obywatele mają prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Prawo do uzyskania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstępy na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Zgodnie z artykułem 61 ust. 3 Konstytucji RP ograniczenie praw do informacji, o której mowa w ust. 1 i 2 tego artykułu może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Z powyższego zapisu Konstytucji RP wynika, że każdy obywatel ma prawo pozyskiwać nośniki dźwięku i obrazu, na których znajdują się informacje dotyczące przebiegu obrad Rady Miejskiej w Nowym Toruniu i rozpowszechnianie takich nośników obrazu i dźwięku nie może zostać przez nikogo zabronione. Jednocześnie informuję, iż na dostępnym mi sprzęcie elektronicznym nie miałem możliwości odtworzenia włączonego mi przez radnego nagrania, gdyż przy każdej takiej próbie na ekranie pojawił się komunikat, że jego odtwarzanie wymaga dodatkowego czytnika, którego dostępne mi urządzenie nie posiadało. Uważam jednak, że pomimo niezapoznania się z treścią nagrania, udzielona panu radnemu odpowiedź w pełni wyczerpuje tematykę objętą zapytaniem. Z poważaniem podpis radcy prawnego. Załączenie zwraca nagranie. Do wiadomości pan Henryk Helik, burmistrz Nowego Tomyśla. Kolejna sprawa dotyczy inicjatywy, która została podjęta przeze mnie i przez burmistrzów. Chodzi o sprawę nagrywania i transmitowania sesji. Jak państwo radni pewnie, znaczy nie pewnie, tylko na pewno zauważyli, był przedstawiony projekt uchwały, w którym zakładaliśmy, że sesje będą nagrywane przez ludzi, którym Rada to zleci, a więc finansowanie też będzie przez Radę. W związku z tym materiał elektroniczny, który zostałby z tej sesji nagrany, będzie własnością Rady, a co za tym idzie, Rada mogłaby w jakiś sposób dysponować tym materiałem. Projekt tej uchwały nie przyjął, znaczy nie uzyskał aprobaty, w związku z tym nie zostało to wprowadzone do programu dzisiejszej sesji. Po konsultacjach z wiceprzewodniczącymi, po rozmowach też z radcą prawnym, no doszedłem do wniosku, że jeżeli nie jest to materiał, którym my jako właściciele dysponujemy, to jakie są przepisy w tej sprawie, to ustalają przepisy wyższe, że tak powiem. Jest to Konstytucja Rzeczypospolitej, jest to ustawa o samorządzie gminnym, w związku z tym Rada nie ma, że tak powiem, nie powiem, że prawa, ale nie musi zajmować stanowiska, bo wszystko jest już ustalone w tych dokumentach wyższych. Dlatego też w tej chwili sprawę uznaję za zamkniętą. Oczywiście każdy z radnych ma prawo wnosić kolejne inicjatywy, natomiast przewodniczący czy też wiceprzewodniczący na razie do tej sprawy wracać nie będą. To tyle, jeżeli chodzi o tą inicjatywę.